Witam freestylerów! W dzisiejszym poradniku nauczę Was, jak trenować halfy na ilość na obie nogi. Jest to niezwykle przydatna umiejętność w rozwoju długich kombinacji oraz słabszej nogi. Bez wątpienia, trening halfów na ilość powinien być w programie treningowym niemal każdego freestylera. Nauczmy się więc halfów na ilość. To co widzicie, to jest po prostu wielokrotność połowy dookoła świata, czyli half around the world. Mieliście okazję uczyć się go w naszym poradniku, do którego link znajdziecie w opisie filmu, a w tym poradniku nauczymy się, jak go robić na ilość. Na sam początek powiem, co powinniście opanować na start, by dobrze zacząć naukę halfów na ilość. Na sam początek powinieneś opanować dookoła świata, zarówno na prawą, jak i lewą nogę. Tak, dobrze słyszysz. Dookoła świata na obie nogi. Na tych ruchach i umiejętności zahaczenia piłki obiema nogami będzie się opierać kombinacja składająca się z halfów. Jeśli jesteś początkujący, sprawdź nasz poradnik do tego triku, link w opisie, potem wróć tutaj. Trenuj dookoła świata regularnie i jeszcze raz podkreślam, by robić go na obie nogi, a potem zrób je po dwa z rzędu, raz na prawą, raz na lewą nogę. To polepszy Ci umiejętność wykonywania tego triku. Na start jest to najtrudniejszy, ale jednocześnie najważniejszy etap nauki. Potem zauważysz, że będzie Ci to dużo lepiej wychodzić. Ważny jest tutaj regularny trening. Krok drugi to jest half, czyli wykonanie dookoła świata prawą nogą, lecz drugi kontakt z piłką jest wykonywany lewą nogą. To jest niby połowa dookoła świata, lecz jest to coś nieco trudniejszego niż zwykłe dookoła świata. Czyli podsumowując dwa pierwsze etapy, powinieneś umieć dookoła świata na lewą i prawą nogę oraz halfa również na lewą i prawą nogę. Myślę, że powinieneś dojść do tego etapu po jednym lub dwóch miesiącach treningów. To już zależy od tego, jak ty trenujesz. Tak jak mówiłem wcześniej, szczegółowo ten trik, czyli halfa, wyjaśniłem w poradniku. Więc jeśli chcesz, to sprawdź link w opisie. Krok trzeci to jest dążenie do czegoś takiego, czyli half i ATW. Rób to raz z lewej, raz z prawej nogi. Musisz opanować halfa z obu nóg w sposób opanowany, to jest bardzo ważne. Bez tej podstawy nie wykonasz więcej halfów. Jak widzisz, jest to droga etapowa i małymi kroczkami. Do opanowania tej kombinacji dwutrikowej myślę, że będziesz potrzebował od 2 tygodni do 2 miesięcy treningów. No ciężko określić, to już zależy, jak często i konsekwentnie będziesz trenował. Oczywiście im częściej będziesz trenował, tym szybciej to opanujesz. Kolejnym krokiem jest powtarzanie tego ruchu i dążenie do tego, by zrobić jak najwięcej halfów z rzędu. Zrób 3 halfy, raz zaczynając od prawej nogi, a potem od lewej. A potem jak zrobisz 4 halfy, to zobaczysz, że będziesz bił kolejne rekordy już coraz częściej. A teraz kilka tipów ode mnie odnośnie tego, jak robić halfy. Po tym jak wykonasz pierwszy trik, to nogę, którą wykonałeś halfa, kładź szybko na ziemię. Kiedy stopa dotknie ziemi, piłka powinna w tym czasie szybować jeszcze w górze. Kiedy przeniesiesz ciężar ciała całkowicie na drugą nogę, stań na niej i podnieś tę nogę, na której wcześniej stałeś. I właśnie nią wykonasz następnego halfa. W skrócie chodzi o to, byś po zahaczeniu piłki myślał o tym, by położyć nogę na ziemię i zrobić miejsce, by zahaczyć piłkę drugą nogą. To wszystko dzieje się w ułamku sekundy, ale to wszystko jest bardzo ważne. Porada numer 2. Staraj się trzymać piłkę na środku twojej pionowej osi ciała. Piłka nie powinna ci uciekać na boki. Jeśli pójdzie ci za bardzo na prawą stronę, to ciężko będzie ci zahaczyć kolejnego halfa lewą nogą. Na początku może być to trudne, bo bardziej będziesz się skupiał, by w ogóle zrobić halfa, ale wraz z kolejnymi treningami poczujesz, że można panować nad tym, by wybić halfa na sam środek osi twojego ciała. Trzecia porada. Staraj się trzymać piłkę na wysokości kolan. Jeśli będziesz wybijał piłkę za nisko, ciężko będzie ci robić kolejnego opanowanego halfa. Kolejny tip to nie skacz przy tych halfach. Przy wykonaniu halfów odrywamy się całkowicie od ziemi tylko na mały ułamek sekundy i to nie jest z podskoku. Bardziej potraktuj to jak chodzenie w miejscu. Jeśli będziesz podskakiwał, to jak widzisz, bardzo ciężko będzie ci robić to combo w sposób opanowany. Złap odpowiedni rytm. Jak widzisz, wygląda to w taki sposób, czyli podniesienie nogi i dynamiczna zamiana nóg. Jak można zdropić halfa, czyli chodzi tutaj o moment, kiedy piłka nam ucieka. Dropy to nieunikniona rzecz w procesie nauki, a zwłaszcza w tej kombinacji. Kombinacja ta jest trudna technicznie i często mogą być takie sytuacje, jakie teraz widzisz na ekranie. Czyli zbyt mocne zahaczenie piłki o nogę, lub odwrotnie, zbyt słabe zahaczenie. Albo zamiast halfa może ci wyjść samo dookoła świata. Regularny trening zniweluje takie momenty.
przekraczaj swoje granice, bij swoje rekordy. Na początku progresem będzie wykonanie poprawnie dookoła świata. Potem dojście do 2 halfów, potem 2 halfy z lepszą powtarzalnością. Potem zrobisz 3 halfy, potem 4. I tak to idzie. Sęk w tym, że musisz wejść mocno w proces solidnych treningów i cierpliwie kształtować technikę halfów. Halfy są trudne technicznie, moim zdaniem są trudniejsze niż same hopy. Hopy możesz wybijać na różne wysokości, ale wciąż w miarę jest łatwo opanować kolejnego, by dalej lecieć z kombem. Inaczej to jest w przypadku halfów. Tutaj liczy się detaliczna technika. Jeśli w środku kombinacji halfów na ilość źle zahaczysz piłkę o milimetr, to stracisz nad nią panowanie. Ale dużym plusem w halfach jest to, że jeśli dobrze je opanujesz, to dużo mniej męczą w trakcie kombinacji i łatwiej jest wytrzymać te dłuższe komba niż w przypadku hopów na ilość. Hopy szybciej męczą. Więc wniosek jest taki, hopy są łatwiejsze, lecz szybciej męczą. Halfy są trudniejsze, ale możesz rozłożyć siły na dłużej. Dlatego halfy na ilość są znakomite, by wplatać je w dłuższe kombinacje. Lecz to wymaga długich i regularnych treningów, by dobrze technicznie opanować halfy. Zatem zróbmy sobie nawzajem taką motywację. Napisz teraz w komentarzu, jaki jest twój obecny rekord halfów. Nawet jeśli nie zrobiłeś ani jednego, to wpisz 0. A potem, za każdym razem, kiedy pobijesz swój nowy rekord, napisz w odpowiedzi do swojego komentarza nowy wynik. Ja również się przyłączę do tej zabawy i w komentarzach znajdziesz również mój obecny rekord halfów. I również będę się starać go pobijać. Zatem co, fajna motywacja? To by było na tyle, mam nadzieję, że ten poradnik będzie dla Was pomocny. Zapraszam do naszej grupy facebookowej, gdzie możesz zadać więcej pytań, pokazać nagrania swoich trików. Jestem tam aktywny i odpowiadam na komentarze. Sprawdź nasz sklepik internetowy z koszulkami Just Freestyle. A teraz bierz piłkę i jazda na trening. Pamiętajcie, po prostu trenujcie. Dzisiaj uczył Was Brzezik. No i co, trzymajcie się, Eldo.